Siemaneczko, witam bardzo serdecznie w kolejnym filmie na kanale. Dzisiaj będzie filmik trochę inny, dzisiaj nie będziemy go budować, a będziemy coś otwierać. Dzisiaj będziemy sprawdzać kolejny Mystery Box, a dokładnie Mystery Gamers Packs od Cenegi. To jest wersja czwarta, niestety trzeciej nie dostałem, a jako że jestem zadowolony po pierwszej i po drugiej, pomyślałem, że może warto będzie zakupić kolejną edycję, w tym przypadku czwartą. Jeśli chodzi o cenę, jest napisane, że 69,99. Jednak w sklepach one są pomiędzy 75 a 90 zł nawet. Więc trochę sklepy już przecinają, zauważyły, że jest to niezły biznes. Ale nie o sklepach dzisiaj, tylko o paczuszce. Więc otwieramy, tylko jakiś nożyk może wezmę. I nożyk mam, tylko może jeszcze takie pokrótce, co tam jest. Mamy t-shirt M-kę, czapkę, skarpety i nakładkę na klucz. Nie wiem, czy te gadżety jakoś się zapowiadają na ciekawe. Jedyne co, no to pewnie myślę najbardziej o koszulce i o czapce. Więc dobra, sprawdzamy. Przycinamy. I może trzymać tak, tak, tak. Dobra, i raz, dwa, trzy. No, powiem tak. Nakładki na klucze, no moim zdaniem są ciekawe, ze względu na to, no, że mamy tu Kapitana Amerykę i Ironmana. I chyba zauważyłem, że jeśli chodzi o te boksy, to pakują głównie Gwiezdne Wojny i coś z Marvela. Bo jeśli chodzi o te produkty, no to jest nimi największe zainteresowanie. Są to filmy, które zgromadzały największą ilość oglądających. Ale jeszcze można by pomyśleć o Władcy Pierścieni, czy chociażby o uniwersum DC, które jest też na pewno duże. Nakładki już wiem, jak wyglądają. Odłożę, nie będę już rozpakowywał. Skarpety. Skarpety. No, Gwiezdne Wojny. Nie wiem, czy mi się chce rozpakowywać, ale co tutaj mamy? Chyba Stormtrooper. Chociaż mogą się mylić, ale nie chcę rozpakowywać. Może komuś się wręczę. Wiecie, taka świąteczna babcia. Czapa. No, czapka jest z rękawicą Thanosa. A od wewnątrz, jak przewiniemy, Avengers. No ale taki słaby ten haft. Haft tu niestety, no, niezbyt ładny, tak jakby się maszyna popsuła bardziej, a nie to jakiś ładny haft. Ale przymierzmy. Moim zdaniem taka bardziej dla dzieci do przedszkola. Taka ścierka moim zdaniem trochę. No, myślałem, że będzie to coś lepszego. Jednak miała być czapka i jest czapka. Czy będę w niej chodził? Zapewne nie. Pomyślę, co z nią zrobić. Może dam na jakimś filmie kiedyś. Zobaczymy. I teraz ostatnie. Koszulka Warhammer 4000. Co to jest? Nie wiem. Ale otwórzmy. No, przyznam, że jeśli chodzi o tego boksa, no zawiodłem się. Zawiodłem się. Liczyłem na coś lepszego. Warhammer, ja nawet nie wiem, co to jest zbytnio. A patrzcie, a mówiłem, że są głównie przedmioty od Marvela i od Gwiezdnych Wojen. Przymierzać chyba nie będę nawet przymierzał, po prostu to będzie kiedyś na jakieś rozdanie. I jak koszulka na druk, trochę klejący, ale myślę, że solidny, bo przy poprzednich koszulkach nadruki są solidne. Więc liczę, że Cenega by nie odwalił jakieś lipy tym razem. Chyba można to trochę podsumować. Jeśli chodzi o Mystery Gamers Pack 4 od Cenegi, no, dla mnie się trafił bardzo słaby. Myślę, że jeden chyba z gorszych mogłem trafić. Z tego co widzę, dodatkowo musiałem nadpłacić, aby go dostać, bo jak mówiłem, cena 69,99 niestety jest tylko na naklejce, a one są wszędzie droższe, bo spotykałem się nawet z nami za 90 zł. Niestety, co można też zauważyć, ilość przedmiotów, no, spadła i no, jakby jakość ich spada. Jeśli chodzi o paczkę, uważam, że trochę spada ich jakość, że jeszcze zrobią z jedną wersję i pewnie będzie koniec, bo pierwsze były naprawdę, naprawdę mega te paczki.
a potem no stopniowo one schodzą w dół moim zdaniem. A jak tam, czy wy otwieraliście jakieś paczki, czy nie? Dawajcie znać w komentarzach, sekcja na dole jest dla was. Także siemaneczko i do zobaczenia, cześć!